kochani, na wstępie przedstawię wam teorię teraźniejszości, że jest jak jest. Każdy z was spędził wiele wcieleń, pracując na ten końcowy rok w cyklu dualizmu. O niektórych rzeczach zupełnie zapomnieliście. Nawet o tym, że stanowicie część planu waszego powrotu do światła. Rozplanowaliśmy to, co do minuty, mówi wędrowiec z niebios. Żyliście właśnie dlatego, co zaplanowaliście co do minuty. A teraz doświadczacie tego. Jest to wasze prawo i zasługa. Ci, którzy są zwani gwiezdnymi nasionami, którzy są tutaj, aby pomóc przy wzniesieniu, doświadczali tego już przedtem, przypomina Archanioł Michał. Wy, służący światu, powinniście być świadomi, że doświadczyliście różnych etapów procesu wzniesienia wiele razy przedtem. W licznych miejscach i rzeczywistościach. A teraz przejdźmy do meritum. Co się dzieje, gdy 90% mediów jest kontrolowanych, stanowi własność korporacji? Co się dzieje, gdy te same korporacje są obsługiwane i kontrolowane przez ideologię polityczną? Co się dzieje, gdy wiadomości nie są wolne od uprzedzeń? Co się dzieje, gdy wiadomości nie są solidne i niezależne? Co się dzieje, gdy wiadomości nie są wiarygodne? Co się stanie, gdy wiadomość jest po prostu przedłużeniem partii politycznej? Fakt staje się fikcją. Fikcja staje się faktem. Kiedy wiadomości stają się propagandą, tworzenie tożsamości, w jaki sposób przeciętny człowiek znajdujący się w ciągłym stresie finansowym z założenia znajduje czas na badania i rozróżnianie faktów? Większość ludzi jest bardziej skłonna wierzyć komuś u władzy, kto siedzi za nazwą aktualności dużej marki. Ci ludzie, ludzka psychika, mają tendencję do podążania za poglądem większości, głównego nurtu, w obawie przed izolacją lub obrzuceniem. Główny nurt jest używany dla jakiegoś powodu. Dominuje trend w opinii. Jeśli większość ludzi uważa, że X to X, to musi zostać potwierdzone jako prawda. Dlaczego szefowie mediów głównego nurtu w różnych organizacjach zawsze używają tych samych słów kluczowych i lub chwytliwych fraz? Skoordynowani? Przez kogo? Jednostek z zewnątrz udzielających instrukcji? Czy liczą na to, że ludzie, ludzka psychika, są bardziej skłonni w coś wierzyć, jeśli słyszą je w kółko z różnych zaufanych źródeł? Czy taktyka komory echa zapewnia walidację, wiarygodność omawianego tematu, punktu? Zagrożenie dla wolności intelektualnej? Czy kontrola nad tymi instytucjami i organizacjami pozwala na masową kontrolę populacji w odniesieniu do pożądanego tematu? Posłuchaj jeszcze raz i przeanalizuj. Czy kontrola nad tymi instytucjami, organizacjami
pozwala na masową kontrolę populacji w odniesieniu do pożądanego tematu? Logiczne myślenie. Dlaczego w wyborach w 2016 demokraci i korpus medialny rozpoczęli skoordynowany i planowany dywizyjny blitz mający na celu stworzenia kłamstw na temat nielegalności wyborów, niszczenia charakteru prezydenta przez seksizm, rasizm itd. przed i po wyborach w 2016 roku? Dlaczego brutalne, zamaskowane organy terrorystyczne, takie jak Antifa, natychmiast zostały utworzone, sfinansowane? Dlaczego zadania tych organów polegały na natychmiastowym zastraszeniu, zamknięciu jakichkolwiek wieców i wydarzeń proprezydenckich? Dlaczego natychmiast organizowano marsze, aby przeciwdziałać i uciszyć wiece i wydarzenia proprezydenckie? Dlaczego natychmiast zorganizowano marsze, które podzieliły ludzi na płeć, rasę i tak dalej? Kontrolując dźwignię rozpowszechniania wiadomości, kontrolujesz narrację. Kontrola narracji równa się moc. Kiedy jesteś ślepy, co widzisz? Chcą, żebyście byli podzieleni. Podzieleni przez religię, podzieleni według płci, podzieleni przez przynależność polityczną, podzieleni według klas. Kiedy jesteście podzieleni, gniewni i kontrolowani, atakujecie tych innych niż wy, a nie odpowiedzialnych kontrolerów. Podzieleni jesteście słabi. Podzieleni nie stanowicie zagrożenia dla ich kontroli. Gdy informacja niedogmatyczna jest wolna i przejrzysta, staje się zagrożeniem dla tych, którzy usiłują kontrolować narrację lub stajnię, owce. Kiedy jesteś przebudzony, stoisz na zewnątrz stajni, kolektywu, grupowego myślenia i masz wolne myśli. Wolne myśli to filozoficzny punkt widzenia, który utrzymuje, że stanowiska dotyczące prawdy należy formować raczej w oparciu o logikę, rozum i empiryzm, a nie autorytet, tradycję, objawienie czy dogmat. Powyższe wyjaśnienia stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich krajów na świecie. Wszystkiego dobrego.